Czy ktoś tutaj z osób obecnych zamawiał sobie jamraja na ciepło? Jeżeli nie, to wiecie, że go dostajecie. Haha! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl, a to jest Crash Bandicoot 3 Alpha. Poprzednim razem, jak pamiętacie, sobie zagraliśmy w tę giereczkę. Doznaliśmy parę różnych zmian. Pokonaliśmy tajniego Tigera i porobiliśmy parę poziomów na całkiem ładne czasy, jeżeli chodzi o relikty. Ej, w ogóle patrzcie ty, jak jest spacja, to tutaj jest ten. W sensie, bo ja dałem spację i wpisałem sobie nazwę save'a i patrzcie, tutaj mamy zegarek. Lol, fajna sprawa. Odkryliśmy również to, że nie mamy w grze reliktu, a raczej relikty szafirowej, tylko srebrną. I tutaj w dziwny sposób kamera się buguje. Dobra. Zaczynamy sobie teraz drugi Warp Room i Midnight Run, czyli poziom Coco. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie miało miejsce. Okej, poziom się jako tako normalnie zaczął, tylko z tym dziwnym dźwiękiem. Powiem wam szczerze, że to jest dosyć zaskakujące. I co, lecimy sobie z koksem. Pik, 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 pik. Sialalalalalala. Lulululululululu. Pik, 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 pik. Dobrze, jedziemy z koksem. Totalny speedrun. Nie robimy tutaj już żadnego poziomiku na 100%. Pierwszy Warp Room to będzie taki przykład. Może nie przykład, a bardziej eksperyment. Bo chciałem zobaczyć, czy się otworzy nam sekretny Warp Room. Mimo, że to jest alfa i być może jeszcze nie planowali czegoś takiego wprowadzić, to jednak, wiecie, mimo co warto było sprawdzić. I teraz możemy wszystkie poziomy robić na odpierdziel się, byleby był kryształ. Jestem ciekaw, jak tutaj walki z bossami pozostałymi będą wyglądać. Słyszałem plotki ponoć, że engina nie ma w tej gierce. Czyli czwarty Warp Room, tak chciałem czwarty powiedzieć. Czyli czwarty Warp Room jest bez bossa, na to wygląda, albo w ogóle jest nie do przejścia. W najgorszym przypadku, of course. Pożegnamy się tutaj z Purą oczywiście i let's go! Okej. Crash znowu wyskakuje. Tak po prostu sobie wyskakuje. I teraz czas na Hog Ride, czyli poziom na motocyklu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i w pewnym momencie gra mi się nie skraszuje. O, nie ma nawet odgłosu tych światełek. Kolejna zmiana. Wow, co jest grane? Czemu ty mnie od razu popychasz, ty frajerze jeden? Już wiesz, że przegrasz i od razu mnie popychasz, tak? Co za skambak jeden zasrany. Odgłosu tego Nitra też nie ma, jak wiecie, jak wjedziemy. Ale ten poziom powinno się łatwo zrobić na ten, na relikt platynowy. Bo tutaj też pewnie nie ma skrzynek z zamrażaczem czasu. A raczej z spowolnieniem czasu, albo cofaczem czasu w tym wypadku. Oh shit! To wymaga restartu i ponownego powtórzenia tego wyścigu. Niestety, niestety! Musiałem aż przewinąć, wiecie, F4. Frame limit i te sprawy. Dobra, lecimy sobie dalej z koksem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy seria wam się jakby spodoba. Spodobała w sumie ten pierwszy odcinek, czy wam się spodobał. Dlatego, że no jeszcze go nie dałem na YouTube, bo od razu to nagrywam, tak jak już wspominałem, chwilę po zakończeniu pierwszego odcinka, więc będzie malutki zapas, tak przynajmniej mi się wydaje. Ile w tym prawdy, tego nawet ja nie wiem. Wiem, że trzeba będzie się zabrać za tego cholernego Crasha The Wrath of Cortex i skończyć tę grę, żeby już oficjalnie zacząć przerwę let's playową od Crashy i zabrać się za inne produkcje. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ponoć w produkcji jest Little Nightmares 2. Jest to bardzo fajna gierka na PS4 i myślę, że ogram ją, jak wyjdzie ona jeszcze na PS4. Bo Little Nightmares jest naprawdę kozak gierka. O, i skrzynki... Hologram skrzynki jest położony po prawej, a nie po lewej stronie. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Ciekawa, bardzo ciekawa sprawa. Okej, to teraz czas na Tomb Time. Ciekaw jestem, jakie tutaj zmiany zajdą w tym poziomiku. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. 98 skrzynek. Ej, wydaje mi się, że jest więcej niż w finalnej wersji.
Szczerze nie pamiętam, ile było w finalnej. Tutaj mogę powiedzieć, że tu mam pewien lak mózgu, bo nie mogę sobie przypomnieć. No i tak tego poziomiku nie można zrobić na 100%. Rundy bonusowej nie robimy, ponieważ testowałem sobie też ją i nie uległo żadnym zmianom. Skrzynki są takie same tam. Położenie skrzynek zresztą też. Ale te ściany się szybko dosyć zamykają z tego co widzę. To jest pułapka, moi drodzy. Jak zresztą widzicie. Tylko przeskoczyliśmy na tamtą stronę, czyli na lewą, i już od razu się nam zamknęło, więc to jest po prostu pułapka i tam nigdy chyba się nie możemy dostać. A może będziemy mogli się dostać, kiedy będziemy mieli fioletowy klejnot, ale szczerze to nawet nie wiem. Wydaje mi się, że to jest i tak obszar, do którego byśmy musieli wejść za pomocą co jedynie debug mode'u albo game sharków. Tak, powiedziałem, w sumie poprawiłem bardziej na Gameshark, dlatego że coś takiego jak debug mode oficjalnie nie istnieje w Crashu. No i widzicie, i tutaj możemy... Ej, czekajcie. Możemy sobie tam przeskoczyć przecież. To nawet nie potrzebujemy purpurowego klejnocika. W sumie purpurowy, fioletowy. Tak, zanim ktokolwiek powie, dobra, dla mnie to jest jeden i ten sam kolor. Pewnie jest jakaś super różnica, ale ja jakby takiej różnicy nie odczuwam. Dobra, jeszcze jedna śmierć, jeżeli się nie uda tam doskoczyć, to idziemy dalej, bo to trochę też jest strata naszego cennego czasu. Dobra, nie ma co. Nie ma co tutaj ryzykować, tak tylko będę życia tracił, a nie powiem, że nie chcę, chcę mieć ich trochę. Eureka. I tyle, wychodzimy stąd. Nie ma co tutaj zwiedzać dalej. Zapewne się zastanawiacie, dlaczego mnie tak bardzo ładnie też widzicie na kamerce. Otóż dlatego, że pomimo, że nagrywam to o 12:16, to jest cholernie ciemno na dworze. W sensie wiadomo, słońca nie ma, ale żeby było jeszcze tego mało, to jest tak cholernie duża mgła, że czuję się jakbym, kurde, nie wiem... Jakbym teraz występował w jakimś Silent Hillu, serio. I tak, mgły mi się tylko z Silent Hillem najczęściej kojarzą, dlatego że to jest jedyna taka w sumie produkcja, gdzie tam było w cholerę. W cholerę. Po prostu poziomy były strasznie pokryte mgłą. O, to chciałem powiedzieć. O kurde, ty, myślałem, że zginę. Ale odratowałem situation. Teraz totalny speedrun, pyk. Jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy w rundzie bonusowej, bo akurat tą rundę bonusową chcę zrobić, ponieważ jak pozostałe rundy bonusowe normalnie sobie tak omijałem, dlatego że nie było tutaj jakby nic ciekawego do roboty, tak tutaj jestem ciekaw, co tutaj się pozmieniało. Oprócz tego, że Crash oczywiście wchodzi w budynki. Ale tutaj się chyba też niewiele zmieniło. Nie zmieniło się, poza tym, że chyba muzyka się zmieni właśnie w finalnej wersji, bo będzie inna. No i kąt kamery jest zupełnie inny. Tak strasznie, nie wiem, kamera jest tutaj dziwna. Ale mówię, nie mnie to oceniać i też się w sumie trochę nie dziwię, dlatego że... No wiecie... To jest alfa. O, i dosyć nisko jest nisko są te kraty położone, no bo jak pamiętacie, w finalnej wersji trzeba było właśnie na tą skrzynkę ze strzałką zeskoczyć. Co dawało nam to, że... O lol! A oni co tutaj odpierdzielili teraz? Czemu ta skrzynka losowa jest na samej górze, a nie na dole? O!
nie ma tutaj klejnocika, czyli na dobrą sprawę nawet nie można jak zdobyć tego żółtego. Bo go nie ma. I skrzynki z TNT na samym końcu? A, to był taki troll ze strony twórców, że ha ha ha, weź se skocz na skrzynkę z TNT, nic się nie stanie, oczywiście, że nie. Niby jest tutaj jakiś żółty dżem do zdobycia, ale jego tam nie ma w tym poziomiku. Dobra, ile mamy? 9, czyli teraz ostatni poziom. G-Wiz, wbijamy. Wbijamy zobaczyć merlińskie majty. O Jezu, 105 skrzynek. Czy ich tutaj posrało? Przecież tyle skrzynek nie możemy nawet zdobyć. Oj, tej chyba skrzynki nie było, tej tutaj właśnie. W finalnej wersji. Dobra, nie ma merlińskich majciochów, niestety. Niestety, Pixel, twój fetysz niestety tutaj się nie pojawi na ekranie. Pozdrawiam cię serdecznie, Pixel, i twoje merlińskie majciochy, XD. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o gameplay, to w sumie to jest taki finałowy Crash 3, tylko że z małymi zmianami, jeżeli chodzi o jakby, nie wiem, ilość skrzynek, bądź też położenie niektórych skrzynek. Bo tak jakoś super różnicy nie czuję w sumie. No poza tymi małymi detalami. O, tutaj TNT Yaku, proszę bardzo, patrzcie jaki mix. Tego nie było w finalnej wersji, po raz kolejny jestem zaskoczony. Do rundy bonusowej nie wchodzimy, dlatego że ona się nie różni od finałowej. Wow, to było dziwne, straszne. I myk, koniec poziomu. Czas na Dingo Dial'a. Okej, 16% i teraz... What? Czemu tutaj jest Tiny Arena? LOL? What? O, nawet nie ma tutaj tych. Nie ma tutaj dialogu Dingo Dial'a. O, ale mogę go tak samo porobić. I muzyka z Warp Roomu tutaj leci. Dobra, nie ma co narzekać. Mogło być gorzej, serio. Ale Dingo Dial'a też jesteśmy w stanie porobić. What? Czemu nie mogłem zeskoczyć? LOL, przeszedłbym to. Przecież totalny speedrun to był. Damy radę, mi się uda. Mi się ma nie udać, kurde. Na spokojnie, Crash. O! Dokładnie tak, na spokojnie i będzie super, będzie cacy. Będzie zarąbiście. Dokładnie tak. I po bosie. 15 minut i mamy, kurde, cały Warp Room drugi zaliczony. Wow! Super! I teraz Crash wszedł w Dingo Dial'a. Czyżby Crash wpadł w czwartą gęstość? Tymczasem drugi Warp Room mamy zaliczony, więc teraz czas na trzeci Warp Room, który na nas tutaj czeka. Wow. Co jest? Entropy chyba nie uległ jakoś super zmianie, jeżeli chodzi o wygląd. W sensie na takie zdjęcie. No, jakby wszystko, powiedzmy, jest takie same.
jak w tym, ale zaraz powiem dlaczego, powiedzmy. A czemu Crash ma zdjęcie teraz, jakby był w Crashu dwójce? What? Widzicie? To jest tak, jakby Crash stał przed portalem do dwójki. Dziwne. Dobra. Dlaczego jest taka, powiedzmy, mała zmiana? Dlatego, że dwie rzeczy, które muszę tutaj... O których muszę w sumie tutaj wspomnieć. Pierwsza rzecz. Gdzie ten poziom jest? Boneyard. Widzicie to? Nazwy tych poziomów zostały pozamieniane. Jakbyście porównali sobie z czwartym poziomem z pierwszego Warp Roomu, gdzie było to Dynamite. No, więc chyba wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nazwy zostały pozamieniane w tamtych poziomach. Dobra. Ja teraz, no, zrobię sobie jeszcze ten Warp Room i to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek, tak myślę. Bo trzeci odcinek to będzie oczywiście czwarty Warp Room i prawdopodobnie finał, więc tak myślę, że w trzy odcinki się zmieścimy z całym Crashem trójką. Dobra, na razie tutaj żadnych zmian nie widzę. Na razie jest chyba wszystko git. Poza tym, że oberwałem, no to tak, to jest wszystko chyba git. No i teraz nie jest git, bo zginąłem. Więc porada, nigdy nie zabieraj życia stamtąd. Dobra. Sorki, że nic nie mówię, ale teraz się tak trochę skupiłem. Dobra, dobra, szybko, 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 wszystko super. Super, 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 super duper. Pyk, pyk, pyk. Kurde! W nitro wleciałem. O, teraz... Zostałem zamieniony w księcia, no nie wierzę w to. LOL! Jak to jest możliwe? Przecież ten pył cię nie gonił w finalnej wersji. LOL! No teraz mnie nie goni, bo go zgubiłem. I tak oto na totalnym speedrunie żeśmy skończyli double header. Haha. Dobrze. Teraz tak zrobić jeszcze 4 poziomy i będzie git. A teraz muzyka się zbugowała? O, teraz nagle się włączyła. To trochę późno. Trochę za późno, żeby muzyka się teraz włączała. Trochę za wolno to szło, włączanie się. Dobra, lalalalala, lecimy do przodu, lecimy. 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 ...36 skrzynek. Wydaje mi się, że jest o wiele więcej niż w oryginale. O, nie ma tutaj nawet znaku z UFO. Więc nie ma tutaj żadnego sekretu, więc... ...sekretny Warp Room nie działa. Więc nie ma co. Nie ma co tutaj nawet szukać żadnych sekretów ani nic, ponieważ ich nie ma. W końcu to jest alfa, nie? Ale wiecie, ja mimo co lubię bardzo eksplorować takiego Crasha, dlatego że... Skoro nie ma tutaj, to może gdzie indziej być secret, czyż nie? Nie.
Okej, okay, trzeci jestem. To jest czwarty. Teraz znowu trzeci, teraz czwarty. Ja pierdziule! Szybko dawaj, bądź pierwszy, Crash! Zawalcz o pierwsze miejsce! To się nie może tak skończyć. Życie tam było, lol, i te skrzyki, to jest w ogóle ten poziom byłby niemożliwy na zrobienie tam 100% w nim, tak szczerze. Może się uda, może się uda. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, jest, jest. Udało się, jest. Spoko, za pierwszym razem. No, nice. Emocje jak na drożdżach, a to tylko Crash Bandicoot. Dobra. High time i tu jest... Czerwony klejnot? A to niebieski. LOL? What? I tam jeszcze było zdjęcie z tego, z innego poziomu. Z tego, wiecie, siódmego. Ale to jakby, ja się trochę nie dziwię, czemu jest zdjęcie z tamtego poziomu, dlatego że no... Tutaj w ogóle inny kolor jest z tego ognia, taki zielonkawy zamiast żółty. Dywany są normalnego koloru, tu jest chyba wszystko git. Tu checkpoint będzie, tak? Nie! Przed checkpointem zginąłem! Dobra, mamy checkpoint. Tu póki co jest bez zmian. Na razie nic nie rób, żadnych głupich ruchów. Tych skrzynek chyba nie było w finalnej wersji. I jest tutaj chyba właśnie ścieżka śmierci. Wiecie co? Tą ścieżkę śmierci wam pokażę chyba w następnym odcinku, w odcinku numer 3. I się wrócimy tam specjalnie. Bo sam jestem jakby ciekaw trochę. Bo teraz chcę jakby szybko sobie porobić jeszcze te dwa poziomy, żeby już mieć to wszystko z głowy. Przynajmniej dzisiaj. W sensie nie chodzi o to, że jakoś się super śpieszę, ale jakby wiecie, chcę dzisiaj jeszcze parę innych rzeczy porobić. Bo jestem jakby, mam już swój umówiony grafik, co będę robił. Ustalony, a raczej nie umówiony. To chciałem powiedzieć. Dobra. Super. I tyle w temacie. Pozdro 600. Udało się. Haha. I znowu dźwięk się zbugował. Deep Trouble. Dobra, lecimy z koksem. Tutaj jakby nazwa została normalnie zachowana, nie? Cały czas mnie ten dźwięk zastanawia. Co to w ogóle jest? O lol, tu było więcej skrzynek. Jezus Maria! Ale ścisk wora miałem przez chwilę, nie? Jezu, czy Naughty Dog ma jakiś fetysz do tych stalowych skrzynek, że one się tak pojawiają w tych takich korytarzykach? Walić to nitro, walić to nitro! Niech to nitro ginie mi z oczu, kurde. Nitro rozpuszczalnik walony, kurde. Widać, że Crash Bandicoot się inspiruje uniwersum szkolne 17, kurde. I zanim ktokolwiek powie ha 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 ha. Przecież w Crashu było na początku nitro. To był taki żart nawiązujący do szkolnej 17, nie? Thank you.
Mamy kryształ, super. Tam w ogóle życie się pojawiło, trudno się mówi. Niestety, tego Crasha se ominiemy. Oh no! I za to, że ominąłem Crasha, wpadłem w wir. Najgorzej, najfucking gorzej. I znowu Crasha ominąłem. Czyżbym znowu wpadł w wir? Wiecie co? Tutaj zrobimy akurat ten niebieski klejnot. Przynajmniej, o ile tam jest niebieski klejnot. O ile nie idę na ślepą uliczkę totalnie, więc... Tam jest checkpoint, ale tu tak, tu był checkpoint normalnie. To się zgadza. O lol, dobra. Unlucky trochę. Okej, okay, to teraz robimy totalny speedrun w tamtą stronę, więc... Więc poczekajcie. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Zobaczymy, co teraz się stanie, gdy sobie TNT buchnie. Przejdziemy sobie dalej. Oczywiście, że tak. Tutaj checkpointa nie ma! Jestem pakowany w głębokie bagno! Przecież jak tutaj ja zginę, to teraz to będzie koniec. To będzie koniec wtedy. Wtedy będzie koniec. Będzie koniec let's playa. Będzie, komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. I tyle w temacie. Dobra, ej, jest niebieski ten, klejnot. Spoko. Nice one, mamy to. Mamy to. Znowu ta muzyka się zbagowała. W ogóle, co chodzi temu soundtrackowi? Czemu on się tak baguje? To jest dziwne co najmniej. Dobra. O, i tutaj kolejna zmiana. Nie ma tutaj tych skrzynek stalowych. Takiej górki skrzynek stalowych. Mamy oczywiście rybę Crash Bandicoot. O Jezu! Jak ona się kręci, wy to widzicie? Patrzcie, jaki model, to jest model Crasha. Widzicie to? O kurde, ale beka. Nie, ta alfa jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja wam oczywiście dam link do pobrania w opisie lub tam w sekcji komentarzy, zależy gdzie wy lubicie zaglądać, bo jeżeli jest ktoś, kto lubi w opis zaglądać, to myślę, że se zaglądnie w opis. Mamy naszego Baby T? Jest, jest nasz Baby T. Dobra, lecimy z koksem, naszym Baby T. Tego poziomu i tak byśmy nie zrobili na 100%. Dziwny trochę jest hitbox niszczenia tych skrzynek, bo w finale by się normalnie wszystkie zniszczyły. Aj, tutaj musiałem wcisnąć przycisk, żeby wysiąść z Baby T. Nie, gra tego nie zrobiła nam automatycznie, jak to było w finalnej wersji. Szkoda. Ło? Co? Dobra, chyba runda bonusowa się trochę nie... raczej się nie zmieniła. Pod względem tego wszystkiego, zobaczymy zresztą. Nie, nie zmieniła się, cały czas jest to samo, więc... Po co jak wchodzę w ogóle w te rundy, skoro one się nie zmieniają? No dobra, może poza tymi, wiecie, zdjęciami z tymi power-upami, no bo tutaj mamy tylko jedno zdjęcie z power-upem, a w finale było przynajmniej z 3 zdjęcia z power-upem, że wiecie, gra ci tak za pomocą tych ścianek podpowiadała. Gdzie co jest. I mamy oczywiście naszego Freda George'a ujeżdżającego, kurde, Triceratopsa. Nie no, ten poziom w sumie aż tak się nie zmienił od finałowej wersji. Wydawało mi się, że dużo jakichś ciekawszych zmian będzie, ale on w sumie to prawie, że jeden tylko taki sam.
Ale to na przykład mnie już strollowało. Nieładnie Naughty Dog. Wy nie jesteście Ubisoft i nie trolujecie graczy. A jak trolujecie, to robicie to źle. W sensie robicie to dobrze, ale Ubisoft robi to źle, oczywiście. Dobra. Entropi, gdzie, z którym będziemy walczyli na... na arenie Tajniego i możemy zdobyć kryształ, klejnot i relikt. Okej. Jestem ciekaw, czy zdobędziemy tam kryształ. Aha. Okej. Czyli to coś będzie wolno do nas leciało w sumie sobie. A, to taki myk jest, że to coś chce się do nas ten... To będzie musi cały czas przed tym uciekać. O lol, to coś czuję, że walka na state'ach będzie, na load state'ach. Bo jako, że bossowie checkpointu nie mają, to nie mam zamiaru 500 tysięcy razy ich powtarzać. Ale widzę, że w ogóle kolorystycznie się trochę ten poziom zmienił. Ta arena Entropiego. No właśnie, więc load state. I zaczynamy od tego momentu. Sorry, że nie jest to super perfekcyjne, nie wiadomo co, ale... Nie powiem, że nie... Nie powiem, że nie, ale to jest ciężka walka, więc... Więc zaczynamy teraz tutaj z tym save state'em. I... Zium! Kurde, nie tu. Nie tu, nie to zium. Dobra, zgubione. Udało się. No to trasa do niego nie jest w sumie jakoś super trudna. I teraz zupełnie inaczej. Ja pierdzielę, ale tu jest jasno. W tej alfie. Niesamowite. Niesamowite, a nie niezamowite, jakby ktoś zrozumiał źle. Dobra. Ostatni pasek zdrowia. Kurde! Dobra, zgubiłem. Ja pierdzielę. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Przed tym gównem uciekać. Dobra. Pokaż swój ruch. Swój koci ruch. Hehe. I po tobie. I mamy super spin attack. W sensie tam, no wiecie. Wiecie o co chodzi w sumie. Entropi oczywiście nie przemawia i Crash w sumie stwierdził, że fajnie byłoby w niego wlecieć na pełnej, więc wlecieliśmy do środka Entropiego. W taki oto sposób Crash cofnął się w czasie i stał się mądrzejszym Yamrajem. I stracił swój urok swoją drogą. Dobra, tutaj sobie zakończymy. Myślę, że czwarty Warp Room zaliczymy sobie w następnym odcinku. Boże Jezu, jak plastelinowo wygląda ten engine. Spójrzcie na jego mordę. Jezu, jaka plastelina. Future Frenzy? A dlaczego tu jest zdjęcie z tym? Czyżby nie było poziomu w przyszłości? I Tomb Raider, który ma purpurowy ten. Lol, ale pozmieniali dziwnie trochę. Dobra, my sobie tutaj zapisujemy. Ja wam ogólnie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Również zachęcam do wbicia na grupy na fejsie i Discordzie, bo tam można mieć ze mną stały kontakt, plus jeszcze was informuję o różnych odcinkach i live'ach, kiedy się odbędą lub nie. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i napisz, co sądzisz o alfie Crasha 3. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa.